Pan Jezus Chrystus powiedział: Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieku. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela, do naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią księdza Piotra. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty pozwoliłeś Twojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Sprawa by Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej Ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszmy. Z bólem zanosimy za Twojego sługę księdza Piotra. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, wszystkim zmarłym światło i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródeł wody życia. Krokiem jesteś i krok się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatnim. Żyj pokojnie. Złożymy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale.